Cześć, witam. 25 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora. W Międzyrzeczu też odbyły się takie uroczystości, śpiewali jacyś tam piosenkarze, dzieci wystąpiły. A ja się zaczęłam zastanawiać, zresztą z Andrzejem, kogo dzisiaj nazywamy seniorem. Jak można zdefiniować to pojęcie? Ponieważ w Wysokich Obcasach ostatnio ukazał się taki artykuł z wieloma zdjęciami znanych na świecie pań, aktorek i nie tylko, i podtytuł brzmi tak. Co z tego, że reklamy krzyczą, iż 50 to nowa 30, skoro nadal nikt nie chce poważnie rozmawiać o nastroju i hormonalnym tsunami. Chodzi tutaj o menopauzę. Ale mnie zainteresowało to zdanie. 50 to nowa 30, a więc 60 to nowa 40. Czyli tak naprawdę mam 40 lat mentalnie i muszę Wam powiedzieć, że no tak właśnie się czuję. A co na to literatura? Literatura, którą Wam dzisiaj przedstawię, jest różnorodna i mówi o właśnie seniorach, a więc o ludziach, którzy mają, no powiedzmy, że są już na emeryturze, czyli kobiety mają 60 lat, mężczyźni 65, chociaż mentalnie niektórzy są seniorami w wieku 18 lat. Różnie z tym bywa. Zacznę od książki reportażowej. Tę chyba już Wam kiedyś pokazywałam. To jest książka Izy Klementowskiej Minuty. Reportaże o starości. I to jest naprawdę świetna książka. No ponieważ świetna. Ponieważ autorce udało się uchwycić opisuje tutaj historię swoich bohaterów, którzy są starzy i mieszkają samotnie, czekając na bliskich albo w domu opieki, albo. A wiemy, że to jest temat trudny i no i jaki? Trudny osobiście dla tych ludzi, ale też trudny społecznie. Tę trudność pogłębiła jeszcze pandemia, która spowodowała, że kontakty międzyludzkie osłabły, że ludzie przestali się odwiedzać, a dla seniorów to jest czasami zabójcze, no bo właśnie są skazani na jeszcze większą, jeszcze bardziej dotkliwą samotność. Mamy tutaj portret kobiety, która patrzy na zegar i liczy minuty, kiedy dzieci ją odwiedzą. Te dzieci nie... Mówi tak, czasami myślę, że nie pozostaje mi nic innego niż siedzenie w oknie i przyglądaniu się światu zza szyby, bo kochanie, starsi ludzie dlatego wiszą na okiennych parapetach, żeby się upewnić, że jeszcze żyją. Patrząc na toczące się życie, wydaje nam się, że jesteśmy tymi, którzy przemykają poniżej, za oknem. I autorka nie chce tutaj oceniać tych najbliższych osób starszych, starych seniorów, którzy mają takie życie, jakie mają, których częstokroć nie ma nawet w kraju, a więc no los różnie z takimi rodzinami postępuje i niektórzy są bardzo aktywni, mówi chodzić, chodzić, chodzić i chodzić. Jak się klapnie, to koniec. Czyli wierzą w to, że właśnie taka aktywność, no i tak dalej. Co tu ja mam w lodówce? A, dobrze, tego nie będę czytała. Tu jest też wywiad. Czy istnieje coś takiego jak stereotyp starości? Jeśli tak, to jaki on jest teraz? Najczęściej starość kojarzy się z niemocą i nieproduktywnością. Przykładem tego mogą być na przykład brak pracy, siedzenie w domu bez wychodzenia, nawet na chwilę, nogi odmawiające posłuszeństwa, osłabienie, trudności z higieną, dolegliwości i choroby utrudniające funkcjonowanie, czy niedowidzenie, niedosłuch, poczucie bezradności. Pokazywałam Wam książkę Grzegorza Uznańskiego niedawno o domu spokojnej starości. A więc jest to temat bardzo trudny, tym bardziej, że specjalistów, geriatrów w Polsce
w Polsce no, bardzo brakuje, zresztą jak wszystkich specjalności, ale geriatrów bardzo, no i ludziom starym no bardzo trudno jest pomóc. Książka naprawdę ciekawa, bo tu ona jeszcze konfrontuje starość Polaków ze starością w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i chyba we Francji, więc naprawdę warto przeczytać minuty reportaże o starości. No ale teraz przechodzę do tak zwanej literatury pięknej, czyli beletrystyki. Najpierw taka książka. Anne Quinson, Spotkajmy się w muzeum. Powieść o tym, jak odnaleźć siebie, miłość i szczęście w każdym wieku. Podpowiedź to jest bzdura. Jest to wymiana listów między Angielką a Duńczykiem. Duńczyk jest wdowcem, Angielka ma rodzinę. Wymieniają między sobą maile i listy, stają się przyjaciółmi, ale wiecie, co z tego najbardziej zapamiętałam? Otóż wiedzę, którą posiadłam, a mianowicie Duńczyk pracuje w muzeum. Wam zaraz powiem, jak to muzeum się nazywa. Silkeborg, gdzie możemy oglądać człowieka z Tulund, czyli człowieka odkopanego w bagnach, właśnie w okolicach tego miejsca, który w tym muzeum się znajduje. Obejrzałam sobie w internecie człowieka z Tulund i prawie się w nim zakochałam. To jest szkielet człowieka złożonego w pozycji embrionalnej, który jest właściwie nagi, posiada tylko pas i czapkę taką na głowie, ale ma się wrażenie, że on patrzy, że on patrzy. Długo patrzyłam na jego twarz, na jego mimikę i zresztą ludzie zwiedzający muzeum też mają takie odczucie, że on nas śledzi. Obejrzyjcie sobie człowieka z Tulund, książkę polecam. Następnie Przeprowadzka. Przeprowadzka napisana przez Jenny Eclair. Jeden dom, jedna kobieta, wiele tajemnic. Tak jest, już Wam mówię. Jesteśmy w Londynie, w domu angielskim, znajdującym się w bardzo prestiżowej dzielnicy, ale szalenie podupadłym, bo mieszka w nim tylko jedna kobieta, Edwina, która ma już ponad 70 lat, znana ilustratorka książek dla dzieci. No i właśnie nie za bardzo już sobie radzi w tym domu i postanawia go sprzedać. Przychodzi do tego domu agent nieruchomości i kiedy zwiedzają ten dom po kolei, to każdy pokój się kojarzy z jakimiś wydarzeniami. Przypomina sobie swoje dzieci, swoich dwóch mężów, których miała, swojego pasierba. Ale to nie jest koniec. Temat dzieci i Edwiny jest tu bardzo ciekawie rozwinięty. Otóż, jak już powiedziałam, Edwina miała dwóch mężów. Z pierwszego małżeństwa miała dwoje dzieci, Charlego i Rowanę. Charlie to był chłopiec, mężczyzna, no, iskra, wspaniały, wszyscy go lubili. Ale jego historia była tragiczna. Co stało się z Roweną? Miała też pasierba Lukasa. Kim stał się Lukas? Jednym słowem, jakie tajemnice w tym domu się czają i czają się w jej pamięci. Bardzo polecam książkę pod tytułem Przeprowadzka. A notabene ten dom został wyceniony na 2 miliony funtów. Przeprowadzka Jenny Eclair. I znowu angielska, Virginia Ironside. Co ja tu mam? Nie chcę się zapisać do klubu książki. Główna bohaterka kończy 60 lat. Tak, kończy 60 lat, no i co? No i ani młoda, ani stara, tym bardziej rodzi się jej pierwszy wnuk, w którym się oczywiście zakochuje. Siedzi w domu, znaczy jest w domu, ale jak mówię, nie chce jeszcze przynależeć do tego grona seniorów. Ma to szczęście, że ma wielu przyjaciół i tak naprawdę to siedzenie w domu to ja tu przesadziłam, bo ona spotyka się często ze swoimi przyjaciółmi, wychodzi z domu, angażuje się w różne
w różne projekty, jak ja nie lubię tego słowa, tu napisano, że jest, bo to jest jej pamiętnik, tu napisano, że jest to dziennik Bridget Jones, tylko takiej po 60. Być może, nie wiem, bo nie czytałam Bridget Jones, ale ta ma cięty język. I co tutaj mówi? I to jest wielka zaleta starości. Nie trzeba już myśleć o studiowaniu czy skakaniu na bungee. Co to za ulga? Przez większość dorosłego życia miałam wyrzuty sumienia, że nie uczę się nowego języka. Teraz nareszcie wiem, że nie muszę, bo jestem stara. I ja też to czuję, nie muszę. Co tu jeszcze jest? Istnieje rozpowszechnione przekonanie, które można streścić następująco. Jeśli jesteś stary, musisz pozostać aktywny fizycznie i umysłowo, wiecznie zafascynowany życiem. Musisz stale szturchać swój mózg zaostrzonym patykiem, żeby nie przestał działać. Ale ja się pytam, dlaczego? I co tu jeszcze na zakończenie? Zdumienie mnie ogarnia, kiedy pomyślę, jakie zmiany przeżyłam przez minione 60 lat. Kiedy byłam mała, nie mieliśmy samochodu, telewizora, supermarketów, mrożonej żywności, telefonów komórkowych i centralnego ogrzewania. I zawsze gasiliśmy światło, wychodząc z pokoju, żeby zaoszczędzić prąd. Jestem mentalnie związana z bohaterką, ponieważ no, jej riposty, jej ocena świata bardzo mi się podobają. Już nic nie muszę. A więc to jest przywilej starości. To jest ten wielki plus. I teraz co? No teraz będzie fragment wiersza. Fragment wiersza napisanego, jedynego zresztą, przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ten wiersz nosi tytuł Dziad i baba. Był sobie dziad i baba. Bardzo starzy oboje. Ona kaszląca, słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, tak starą jak oni. Jedno miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie, spokojnie, jak w niebie. I tu będzie inaczej, bo teraz wam pokażę książkę Perłę, książkę Brylant, książkę rewelacyjną, którą musicie przeczytać, na temat starości oczywiście. Francuska jest to książka, napisana przez Georgesa Simenona, a zatytułowana Kot. Georges Simenon może być wam znany z książek o komisarze Maigrecie, czyli książek kryminalnych, ale tu mamy książkę bardzo psychologiczną, powiedziałabym. Co tu jest? Paryż. Dom. I w tym domu dwoje ludzi. Małgorzata i Emil. Ci ludzie są starzy, mają już po 70. Mieszkają w tym domu prawdopodobnie od dawna. Mają swoje przyzwyczajenia. Spędzają ze sobą dużo czasu. Tylko nie rozmawiają. Jedzą oddzielnie posiłki. Kredens i lodówkę zamykają na klucz. Jeżeli muszą się porozumieć, to rzucają do siebie karteczki zwinięte w pół, w gulkę znaczy. Dla obojga są to drugie małżeństwa, pobrali się w bardzo zaawansowanym wieku. No i czego się z tej książki możemy dowiedzieć? Obserwowali się nawzajem. Nie musieli wcale na siebie patrzeć. Od lat obserwowali się tak właśnie, wprowadzając do gry coraz nowe pomysły. Do gry, która między nimi się toczyła. Dalej. Różnica polegała na tym, że Emil miał 73 lata, a Małgorzata 71. I na tym, że ich gra trwała już 5. rok. I nie wydawali się nią znudzeni. Znudzeni. Ale już mówiłam, że to były ich drugie małżeństwa. Tak. Wcale nie spostrzegał, że się starzeje. Nie czuł się stary. Ogarniało go zdumienie, kiedy pomyślał o swoich latach.
nie zmądrzał ani nie zobojętniał. Zdarzały mu się dziecinne wyskoki, myśli, odruchy, wybryki urwisa, jakim był niegdyś. Żadnemu z nich nie wolno było skapitulować. Żyli tym, wymienianie zjadliwych bielecików stało się dla nich naturalną koniecznością. Jak dla innych ludzi, wymawianie grzeczności i pocałunków. A więc chłód, nienawiść, zapamiętałość, brak chęci do ustępstw, robienie sobie wbrew. I ta atmosfera właśnie w tym domu. Małgorzata była bardzo zamknięta. Jedyną postacią, osobą, którą kochała, była papuga. Jej ulubiona papuga. Tutaj zresztą mamy na ilustracji papugę i kota. A jedyną osobą, którą kochał Emil, był kot. Kot, którego kochał ponad życie. No i właśnie. Tytuł brzmi Kot. Nie będę wam nie powiem wam, jaki był początek tej wojny, dlaczego byli tak skłóceni, tak znienawidzili się nawzajem, chociaż mieszkali ze sobą, a nawet spali w jednej sypialni. Nie w tym samym łóżku, ale w tej samej sypialni. Emil mówił, kiedy się skłócili, mogłem zmienić pokój, pójść do innej sypialni, ale co, ja miałem jej ustąpić? Książka perła, książka wspaniała. To, w jaki sposób autor przedstawił psychologię, psychikę tych osób i ten niszczący ich związek, to niszczenie się nawzajem, jest naprawdę rewelacyjne. To jest najlepsza z pokazywanych przeze mnie tutaj książek o starości. I jest zresztą film świetny, Simon Signore i Jeanne Gabinet w rolach głównych, więc jeżeli nie dostaniecie książki do przeczytania, to radzę obejrzeć ten film. I co na koniec literatury senioralnej? Starzy ludzie to pamięć. Jako bonusik macie tę książkę Wita Szostaka pod tytułem Oberki do końca świata. Pamięć muzyka wiejskiego, który pamięta, jak kiedyś wyglądał świat, gdy chodzili na wesela. Ten muzyk wiejski to jest, zaraz wam powiem, Józef Wicher, jak kiedyś chodzili na wesela, jak było w czasie wojny, po wojnie. Czyli cała książka jest o pamięci. O pamięci, o tym, jak wyglądał kiedyś świat, a jak wygląda dzisiaj. A więc utrwalenie odchodzącego świata, którego nie ma. Starzy ludzie może nie pamiętają, co jedli na śniadanie, ale wspaniale umieją opowiadać o tym, co było kiedyś, 50, 60 lat temu. Niestety, my, bo ja też taka sama byłam, nie miałam czasu, żeby ich słuchać. Ale dzisiaj żałuję. I myślę, że czasem warto znaleźć chwilę, aby posłuchać seniorów rodu. To były moje propozycje. Szczególnie polecam wam właśnie Kota, napisanego przez Georgesa Simenona. I dyskutujmy o literaturze senioralnej, o seniorach w ogóle. Czy 60 to nowa 40? Dziękuję. Do zobaczenia.